Piątek, 15 marca. Witam Was, kochani, serdecznie i pozdrawiam z Ustronia. Dzisiaj towarzyszą nam fragmenty biblijne. Pierwszy z piątej Księgi Mojżeszowej, 14 rozdziału pierwszego wiersza i z listu apostoła Pawła do Galacjan, 3 rozdziału 26 wiersza. Jesteście synami Pana, waszego Boga. Wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Co znaczy być synem Boga? Co znaczy, rozszerzając to stwierdzenie, być Bożym dzieckiem? Co dla Ciebie to znaczy? Bo Ty, siostro i bracie, jesteś Bożym dzieckiem, jesteś Bożym stworzeniem. O tym mówią te dwa fragmenty biblijne, że wiara w Jezusa Chrystusa, o tym mówi Paweł do chrześcijan w Galacji, czyni nas Bożymi dziećmi. Niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia z własnymi rodzicami, czy dobre, czy złe, ten obraz Boga jako Ojca może się też różnie kojarzyć, ale niesie on ze sobą jedną bardzo ważną treść. Niezależnie od tego, siostro i bracie w Chrystusie, czy w danej chwili swojego życia jesteś sama, czy jesteś sam, niezależnie od tego, czy towarzyszą ci inni ludzie, czy może czujesz się samotny albo samotna, nie jesteś sam. Bóg, nasz kochający Ojciec, ten, który posłał Chrystusa na świat, ten, który obdarzył nas tak wielką miłością, jest każdego dnia, w każdej chwili i w każdej godzinie blisko nas. On zawsze jest z nami. On przyjął nas jako swoje dzieci. W Nim możemy pokładać nasze zaufanie. Ale bycie dzieckiem niebiańskiego Ojca, dziedzicem Boga i współdziedzicem Chrystusa, jak mówi Pismo, niesie także i zobowiązanie, żeby nieść ten chrystusowy przykład w świat. Żeby nie tylko być dla innych, żeby inni nie czuli się samotni, być dla nich tym Bożym promykiem, ale także, żeby swoim życiem nieść świadectwo o Chrystusie. Żeby swoim zachowaniem wskazywać na Boga. Tylko pojawia się kolejne pytanie. Jakiego Boga wskazuje swoim zachowaniem? Jakiego Boga wskazuje swoim życiem? To jest refleksja, to jest pytanie, które stawia przed nami ten dzisiejszy tekst, jeden i drugi, zresztą mówiący o byciu Bożym Synem, Bożym Dzieckiem. Czy niosę obraz kochającego, dobrego Ojca w niebie? Czy niosę może obraz Ojca surowego, Boga sądu, Boga kary? Zastanów się nad tym. Tego poranka, ale i też przez ten dzień. Pocieszony tym, że niezależnie od swojej sytuacji Bóg jest zawsze z tobą, że nie jesteś sam czy sama, zastanów się, idąc do drugiego człowieka z tym Bożym obrazem, jakiego Boga niosę innym. Dzisiaj w książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy również modlitwę Rajmunda Webera. Przyjmij, o Boże, dary, które przynosimy. Ty sam przyjmij nas chlebem i winem. Wszystkie wysiłki, niepowodzenia i sukcesy chcemy w zaufaniu oddać Tobie, naszemu Ojcu. Abyśmy zawsze przynosili dary dobrego, otwartego na drugiego człowieka serca. Abyśmy wszystkie nasze sukcesy, porażki, ale także to wszystko, co nas obciąża, nas smuci, nas cieszy, mogli składać, powierzać w modlitwie naszemu niebiańskiemu Ojcu. Obyśmy korzystali z tego, czym On sam nas posila w chlebie i winie, ciałem i krwią Zbawiciela. A w tym posileniu byśmy mogli iść do naśladowania Chrystusa, żeby ten obraz Boga w nas był zawsze obrazem Chrystusa, jaki znajdujemy w Ewangeliach. Tego odbicia chrystusowej światłości, chrystusowej miłości nam wszystkim życzę. Zostańcie z Bogiem.